Siemaneczko, z Limy. Zasnąłem wczoraj w opakowaniu po tej całej ciężkiej podróży wielogodzinnej. Trafiłem na taki hostel. Ma fajne patio. Generalnie płacę tutaj 20 chyba 2 dolary. Więcej niż wcześniej, bo wcześniej płaciłem po 5, ale no tam nie chciało mi się tam iść i tyle. A tutaj jest troszeczkę imprezowo, ale no, zasnąłem nawet przy tak głośnej muzyce. A teraz to co, śniadanko, bo jest zliczone i idziemy coś pozwiedzać. Miałem pewną zamotkę i się troszeczkę opóźniło wyjście, ale dostałem parę namiarów od hosta Anki, czyli gościa, u którego mieszka na couchsurfingu. Ja oczywiście też miałem tam mieszkać, ale nie założyłem jeszcze konta, znaczy nie zweryfikowałem, ale muszę to zrobić, ponieważ będę chciał tutaj zbierać opinie. Także pojedziemy sobie na taki market Gamarra, później na Chinatown pojedziemy i pojedziemy jeszcze na Mesa de Ronda, też taki markecik, tam wszystko jest jakby koło siebie. Wszystko elegancko! Znowu wsiadam w Metropolitanę numer C i lecimy. Czyli witam was na starych śmieciach, można by rzec. Na stadionie już byłem, tylko pamiętam, że z tamtej strony. A teraz mam 2 km w tamtą stronę do pierwszego miejsca, które chcę odwiedzić. A tutaj widzę, jakieś soczki pani robi na rogu, więc napijmy się i w drogę. To nie soki, ale wziąłem taki kawałek arbuza. Tutaj jakieś zupki panowie jedzą, fajne rzeczy. Dużo policji widzę. Muszę wam powiedzieć, że Estadio Nacional to jest niedaleko od dzielnicy Meksyk, która podobno jest niebezpieczna, no ale idę dalej. Kozacki arbuz. Naprawdę. Przepraszam, że mówiłem, ale głodny jestem już. 80 kroków dalej. Taki klimacik. Trochę syfu. No może nawet nie trochę, tylko dużo. Jaka fura. Hola amigo. Spoko tutaj. O, pan w takiej budzie pan sobie naprawia buty. Tu już się nawet robi ciekawie. Kolorowo. Warzywniak jakiś. Patrzcie, w jednych miejscach ludzie dbają o czystość bardzo, a dwie ulice dalej na przykład nikt nie dba i jest pełno śmieci. Taki kontrast. Mam takie mieszane uczucie zawsze, bo ostatnio też jak chciałem jechać na przystanek autobusowy, a to już na początku swojej przygody z Peru, mówili, nie, Meksyk niebezpieczny. Oczywiście ufam. Dzisiaj babeczka mówiła mi, jak chciałem jechać na San Lorenzo 20 km dalej, ale odpuściłem na razie. To mówi, że Callao to jest bardzo niebezpieczna dzielnica. Tutaj mi mówi, żeby z jednego marketu nie chodzić na piechotę, bo jest niebezpiecznie. Więc tak sobie, wiecie, idę
czuję się bezpiecznie, ale gdzieś tam czasami widzę jakiś syfilix, jakieś tam dziwne rzeczy się dzieją i od razu przypominają mi się te słowa, żeby tak samemu nie chodzić, a zazwyczaj jest chyba bezpiecznie. Ktoś mi tam też kiedyś mówił, że dosyć niebezpiecznie jest teraz w Limie, a byłem na wycieczce w kanionie Kolka i taka laska mówiła mi, że z koleżanką z Miraflores aż do centrum historycznego z buta szły i było bezpiecznie, więc wiecie, nie do końca ufam, ale też nie jestem taki, że mówię, aha, jestem hojrak i jest bezpiecznie. Kurde, ale jeżdżą szybko, masakra, widzieliście? Bardziej niż okraść, to mogą mnie przejechać tutaj. Ale kraty w sklepie coś też o czymś mówią, nie? O czymś świadczą. W Limie mechanicy działają na świeżym powietrzu. O, tutaj garbusa będą robić chyba. Ciekawe miejsce. Pykes mykes. Tu też się coś robi. O. Pykes. Pykes. Pan babaje tu sprzedaje. Patrzcie, ma mikrofon. I sobie jedzie i co jakiś czas sobie ogłasza, że jedzie. I że... O. Powoli się wbijamy już na Gamara. Gamara to nie jest taki market zabudowany. To jest po prostu parę ulic i na tych paru ulicach odbywa się markecik. To jest tak bardzo lokalnie, że lokalnie chyba się nie da trafić. Tu mi się wydaje. Praktycznie wszystko tutaj pani sprzedaje. Jakieś durszlaki, kubki, miski. Generalnie też są takie zadaszone małe markety, ale takie możecie spotkać wszędzie. Jak teraz przechodziłem, to też widziałem jeden taki, taka mała hala. Ludzie sobie tutaj sprzedają, urzędują, ale nas interesuje generalnie wszystko. Pani kiełbaski tutaj pani ma wszystko. Czyli nas interesuje właśnie to, co dzieje się na ulicy. No. No idziemy, przechodzimy sobie. I to jest właśnie super, bo to miejsce nie jest turystyczne. Patrzcie, pani sobie tutaj ma taki... Pan robi soki, a pani sprzedaje kurczaki. Dużo jest też takich właśnie miejsc związanych z wiarą, z religią. Tutaj przychodziłem. Możecie sobie zadzwonić. Wszystko oczywiście okratowane, bo wandale czuwają. I tutaj jak wchodzicie sobie na klatkę, tu też macie właśnie posąg Marii. Możecie sobie iść wszędzie kraty. Właśnie ziomek powiedział mi, że 4 bloki dalej Gamarra się zaczyna, więc wszystko co jest tutaj to jest takie zaplecze. Mam 8 sekund jeszcze. Kurczę, tu syfix jest niezły. No to 4 kwadraty, ale mi się wydaje, że to już tutaj jest. Zobaczymy co 4 przecznice dalej ujrzą nasze oczy. Może znajdę czapkę. Zgubiłem ostatnio czapkę. Kurde, taką czapkę, którą tak najbardziej chyba na świecie lubiłem. Dostałem ją od mamy. Przywiozła mi na Dominikanę wtedy. No i teraz byłem taki zamulony w autobusie i musiałem ją zostawić. A tu podobno można kupić bardzo tanio. Patrzcie, spodenki Nike. Mogą być podróby oczywiście, ale 20 soles kosztują. O, soki. Soki są i to mi się podoba. I tak, mały kubeczek 2, duży taki piątaka, można też na wynos w butelce.
spróbuję jeszcze takiej kanapeczki z kurczakiem za złoty 50 fakiero. Miałem gdzieś z kurczakiem, a to się okazała ryba. No to oddam komuś, bo nie lubię za bardzo ryby. Co by nie mówić, to tutaj są też kraty wyjściowe, czyli znajdujemy się cały czas na terenie. Idziemy w tą stronę. Zobaczymy, co jest. Ale przeważnie to ubrania można kupić. Jedzenie, soki i jakieś tam duperelki. Ale też za wiele się nie dzieje. Więc nie będziemy tutaj się bujać jakoś nie wiadomo jak długo. Tylko przejdziemy sobie tą ulicę. O kurde, takiego ogórka mieć i go sobie przerobić. Fajna sprawa, nie? No, teraz to pojedziemy na Chinatown. Tam sobie zjemy coś chińskiego na pewno dobrego. Bo tu właśnie dostałem namiar, teraz mi się przypomniało, że ten host właśnie mówił, że market Gamarra jest bardzo dobrym marketem, jeżeli chodzi o ubrania. Jeżeli chcecie kupić sobie jakieś ubrania tanie, bieliznę, to tutaj. Bo przeważnie tylko bieliznę widzę wszędzie. Ale powiem wam też, że no parę spojrzeń miałem takich, co to jest, czemu nagrywasz, takich nieprzyjemnych spojrzeń. No, ale to nie Afryka i orzeszkami mnie nie obrzucali. To tak tutaj. Taka lima nieturystyczna. Podoba mi się to bardzo. Mam nadzieję, że wam też. A jeszcze to nie koniec. Idziemy do Chińczyka. Dwa kilometry do Chińczyka. Gość powiedział mi w taksówce, że 12 soles. To powiedziałem sobie w głowie, że chyba go popieścił prąd chyba. Więc idę. Idę sobie tako. Na razie jest spoko. A jak będzie coś nie halo, to wezmę sobie taksówkę. Pip, 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 pip. Lecimy sobie. Naprawdę ten host wiedział co mówił. I bardzo mi się tutaj podoba. O cholercia. Amigo, quanto? Ocho? Ocho soles, 8 solesów. Lokalna lima robi na mnie niemałe wrażenie. Ale też nie jakieś spektakularne. Tu już jest dużo syfu. Dużo śmieci, może nie syfu. Albo powiem wam jednak chyba syfu. O, amigo, zatrzymaj się. Kurde, belek. Taką taksóweczką to byłoby lepiej. No, tutaj raczej będę chciał chyba złapać sobie tuk-tuka. I nie będę się tam bujał. Bo wiecie, po co kusić los. Chciałem podjechać tuk-tukiem, powiedział, że za duży trafik. Kierowcy oczywiście chcą po 15 soluków za 1,5 kilometra. To powiedziałem, że jednak pójdę. Gość powiedział z tuk-tuka, że nie jest aż tak, że nie jest aż tak bardzo niebezpiecznie, więc wiecie. Nie wiem, no idę. Idę i zobaczymy, co się stanie. Stwierdzam wam fakt, że jakoś nie za bardzo mam przeczucie, żeby iść w tamtą stronę. Także nie wiem, cofnę się. Tam dużo takich łebków podejrzanych, młodocianych stoi. Tutaj to jeszcze tutaj jest luzik. Każdy pracuje, jakieś śmieci leżą. To normalka, ale tam to się kurczę przestraszyłem trochę. Bo wiecie jak to jest. Wejść to jest łatwo. I wyjść z niczym też jest bardzo łatwo. Poszukam tutaj jakiejś taksówki. Na pewno jest jakiś gościu, który nie będzie chciał zedrzeć ze mnie miliona. Nie mam innej możliwości jak zapłacenie dyszki. Ale nikt nie chce w ogóle mnie zabrać ze sobą, ponieważ mówią, że jest trafik
bardzo duży korek. Więc no, ostatecznie pojadę do domu, ponieważ nie zapłacę, powiedzmy, tam 10 zł za to, żeby mnie ktoś podwiózł, więc jedziemy, nie? Ciekawe, czy będziemy przyjeżdżali przez te dziwne rejony. Dobra, i przyjeżdżamy właśnie tędy, co miałem iść, ale się cofnąłem. Pan tutaj mówi mi w taksówce, że no, że jest niebezpiecznie. A to tylko kawałek taki był. Aha, dobra. Teraz kumam. Przeszedłbym, ale wiecie, jak nie wiecie, to lepiej nie ryzykować. No ale trudno. Jedziemy i super. Tutaj już się zrobiło tak bardziej przyjemnie. No i mamy chińską dzielnicę, chińskie lampy, chińskie restauracje dookoła. Także połazimy sobie, zobaczymy, co jest. Polonia! Soy polaco, amigo! Także zjeść to jest na pewno gdzie. Po 15 widać, można wszystko ładnie tutaj się najeść. To mi się podoba. Same restauracje. Ten cały Chińczyk to też nie jest jakiś duży, tylko kawałeczek. O, fuckeros, o co tu ja widzę? Tak. O, jak ja lubię patrzeć na takie rzeczy. Tu jest kaczka. Ciekawe po ile. To jest restauracja, to nie jest restauracja i nie da się zjeść tutaj kaczki. Ale gdzie indziej na pewno można zjeść kaczkę. Ale jakby nie było, no to na chińską dzielnicę trzeba wejść oficjalną bramą chińską. I właśnie teraz to zrobię. Czyli cofnę się z powrotem. Wow. Pato to inaczej jest kaczka po hiszpańsku, tak sobie przetłumaczyłem teraz. Wbiłem w jakiś zakamarek. Bardzo fajne zapachy tutaj są. I zapytamy się, czy jest jakieś pato. Trzeba trochę zapłacić za taką przyjemność. No bo 24 soles, ale mam nadzieję, że nie pożałuję. I zawsze jak jestem w takich chińskich restauracjach, to jem kaczkę. I tutaj potwierdziło się pato. Pato z pieca, czyli pato asado. Lecimy. No, jak ja to uwielbiam. Zupka z pierogiem i z tym makaronikiem ich. Przepyszne. Dodałem sobie limonki. To jest po prostu niebo. I tak wygląda moje danie. Wiadomo, że zjadłem ze 3 razy więcej, ale dla smaczku warto było. Jedzenie oczywiście rewelacja, a następnym razem zjem sobie świnkę, dlatego że mało tam mięska, a ja bym chciał więcej, musiałbym ze 3 talerze takie zamówić. To co, lecimy dalej. Na jedzeni możemy coś zwiedzić jeszcze. Zobaczcie na tego artystę ulicznego. Kozak, podoba mi się. I idziemy przed siebie.
Cyk, zabijka! O cholercie, zobaczcie jak tam można drałować. Bardzo daleko. Taka to akcja, animacja mojej Willi. Ja nie znalazłem swojej czapki wymarzonej. Pewnie nie będzie tak łatwo. Nie będzie mi tak łatwo zajść teraz z takiej fajnej czapki. Ale mam jeszcze czas na to. A tymczasem zabijam się tędy w stronę domu, w stronę Baranko. Tam jeszcze coś popatrzymy na osiedlu. No i jeszcze wiecie, zanim dojedziemy, to też coś zobaczymy. Powolutku, bez pośpiechu. Muszę powiedzieć o tym miejscu dla Anki, znaczy nie o Chinatown, tylko o tym Chińczyku. Kozackie miejsce, naprawdę dobre żarcie. Kto był w Peru, tu głośno, kto był w Peru, ten wie, że na przykład na każdym rogu jest taki Chińczyk, który nazywa się Chifon. To są takie ala chińskie restauracje, ale totalnie podrobione. A tutaj była taka typowa, prawdziwa, przypominająca mi Tajwan restauracja. Jelo. A tutaj, o morda moja, brzydka. Jedziemy. Tu się dzieje. A co to za akcja? Nie wiem, czy zobaczycie, ale z tyłu właśnie tam jest taka góra. I na niej takie kolorowe plamki, to są domki. Fajnie to wygląda. Się okazało, że ja jestem bardzo blisko Plaza de Armas. Więc bardzo chętnie spojrzałbym jeszcze raz na Plaza de Armas, ponieważ zrobiła na mnie wrażenie pierwszym razem, kiedy byłem. I było tam dużo policji i było ogrodzone, może tym razem będziemy mogli wejść i pochodzić sobie tam koło fontanny i tak dalej. O, zepsuł się samochód panu. Chyba im będę pomóc, ser, dawajcie. Mamy zielone. Tu jest ruch. A, patrzcie, tam nawet nie jest tak daleko do tych kolorowych domków. Dzisiaj też nie wyjdziemy na Plaza de Armas, ponieważ jest protest jakiś, wiecie? No ale ja jeszcze się tam przejdę kawałek, bo chcę dojść do tych miejsc właśnie z kolorowymi domkami, a później to już myślę, że będziemy skończeni, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sporo też remontów na Baranko. Pozamykali parę ulic. Tutaj pozamykali lub w połowie. No i tak. Fajne miejsce. Fajnie słoneczko świeci. I tu jest bazylika. Znaczy przed nami, ale pójdziemy ją zobaczyć z frontalnej strony. Convento de San Francisco de Lima. Tak się nazywa. I cykers. Właśnie nawet minąłem sporą grupę polskich turystów. Bazylika robi wrażenie. Idziemy się tam przejść kawałek. Co tam dzisiaj strzelił Ronaldo gola? Nie. I zajdę do środka, ponieważ wiem, że wielu z was lubi, żeby tam nagrać te wnętrza. Ja często zapominam, a dzisiaj nie zapomniałem i to zrobię. Fajnie, co? Łatwo zostać tutaj zaatakowanym, zbombardowanym. No i
w tym miejscu dobiega koniec naszego odcinka. Nawet się nie spodziewałem, nie planowałem, że dojdziemy pod Plaza de Armas i że zwiedzimy to miejsce. Nie wiem, dlaczego ostatnio o tym zapomniałem, ale los tak chciał, że nie ominąłem tego, tak czy siak. Fajnie. Dzięki, że wpadliście. Dzięki za łapki, komentarze. Gorąco zapraszam na Instagram Baza Travel i do subskrypcji kanału. Będą chyba jeszcze 2 dni w Limie, będą ciekawe miejsca, może, nie wiem, ale na pewno będzie impreza u mnie na tym, na Baranko, to tam się wybieramy. Na pewno zrobię tutaj odcinek o cenach, także też już będzie niedługo. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek. Podajcie, dajcie znać, czy się podobało, jak myślicie, co sądzicie i tak dalej. I napiszcie jeszcze, co u Was słychać, bo też chciałbym wiedzieć, czy wszystko w porządeczku. Także do jutra i elo!